Cześć, z tej strony Patryk Pniewski, a to moje Insta historie. To plan pierwszej miłości. Przed studiem ATM we Wrocławiu na tych ławkach palimy papierosy. Palą papierosy, ja nie. Tutaj Misiek Koterski. Z Miśkiem od razu złapałem flow na planie, jak tylko się poznaliśmy. Misiek zawsze był jakąś moją bratnią duszą i zawsze czułem, że się będziemy dogadywać i tak też się stało. Tutaj z Kasią Sawczuk, nasza pierwsza wspólna przygoda na planie zdjęciowym. No co? Młodzi, jeszcze niedoświadczeni za bardzo ludzie. Sympatycznie było. Miło to wspominam. Lubię grać z Kasią. To moje zdjęcie z dzieciństwa. W rogu widać rękę mojej siostry. Mieliśmy tutaj, ja chyba tutaj 6 lat miałem. Moja siostra 3. W Płocku, w rodzinnym domku. No, wspominam te czasy. Jeżeli człowiek miło nie wspomina swojego dzieciństwa, to znaczy, że ma jakieś nierozliczone historie w swojej głowie. Ja jestem po terapii, więc wszystko jest rozliczone. Plan teledysku Cleo do piosenki Wolę Być. Teledysk stylizowany na lata 60., 70. Ja jako oprawca, zły konkubent Cleo, który ją więzi, jest bardzo o nią zazdrosny. To nie jest jedyny klip. Jeszcze występowałem w teledysku do takiej muzycznej, do takiej klubowej muzyczki. Nie pamiętam, jaki to był tytuł. Coś tam z nocą. Tak, coś z nocą, ale to nie było to. W dzień nie szukaj gwiazd, tą nocą są. To zdjęcie z mojego ślubu. A, nie mam. Nie, to jest zdjęcie z planu serialu. Kalina, Krystian. To jest ich ślub. Piękny, zabytkowy samochód, którym miałem okazję chwilę pojeździć. Ja lubię takie zabytkowe fury, to jest chyba moja faza, ale nie mam gdzie tego trzymać. Ledwo wyrabiam z jednym miejscem garażowym, a co dopiero, gdybym musiał jeszcze jakieś inne samochody. No, ale fajnie, młoda para, szczęśliwi jeszcze wtedy. Pełni, wiesz, pełni wrażeń. Taniec z gwiazdami, ATM Studio w Warszawie. Waleria Żurawlewa z piękną, długą nogą. Para numer 7. Zdjęcie robione w tak zwanym międzyczasie, pomiędzy programem a reklamami. Fajna przygoda. Ja taniec postrzegam poprzez jakiś flow z muzyką, które dzieje się tu i teraz, a dążenie do ustalonego schematu, który ktoś wcześniej wymyślił, nie jest dla mnie. Ja zawsze jakoś wychodziłem poza te ramy i sprzeciwiałem się dążeniu do klucza, do którego nas próbowali sprowadzić nauczyciele, więc sorry not sorry. To jest zdjęcie w Paryżu. Uwielbiam ten klimat, jedzenie, język. Bardzo lubię słuchać francuskiego. Chciałbym się w ogóle w przyszłości zacząć uczyć francuskiego. I to była moja już 4. wizyta w tym mieście. Trzymam krawat. Wyglądam, jakbym odpinał pasek. Jest to krawat, jestem w trakcie ubierania się. I tutaj jest po prostu takie zdjęcie z ukrycia zrobione, bo właśnie szliśmy fotografować się i zrobić sobie jakieś fajne fotki. Co ty tutaj widzisz, to jest, wiesz, już dla ciebie, nie? Może głodnemu chleb na myśli?